W dniu dzisiejszym będziemy grali tą piłką w beer ponga, tylko bez piwa. Niestety, albo i może stety, bo będzie do wygrania kasa. I wszystko polega na tym, że to jest taki beer pong XL, nie XXL. Subskrybujcie kanał Czerwony Przycisk, jest oczywiście na moim paluchu. Będzie na bieżąco wtedy z każdym filmem i wybierzmy jakiś składzik. Łapcie piłkę, łapcie piłkę. Łapcie piłkę kapitana, no daj. O. No. Jest drugi kapitan. No, ale no. My stajemy w rządku. Jesteśmy na sali UEFA. Dziękujemy bardzo oczywiście klubowi sportowemu UKS Ul Kraków. Dziękujemy za udostępnienie hali i sali. I kapitanowie, wybierzcie. Papierkami kto pierwszy? Dobra, to ja pierwszy. Marta. A gramy nogami czy rękami? Gramy rękami, bo w kubłach będą albo i challenge i hajs. I w challenge'ach jest zmiana sposobu rzucania też. Także to będzie w ogóle ciekawe, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Dobra. Swoją drogą, tu jest niesamowita jest ta hala, bo nie ma echa. Widzieliście kiedyś salę bez echa? Echo! No nie ma, jest bardzo małe. W porównaniu do sali inwestycyjnej to jest w ogóle totalny sztos. Jeszcze jedno pytanie, z jakiej odległości się rzucamy? Do żółtej linii, czyli stąd i robisz tak. Aha. To w takim razie Matiego biorę. Dobrze, to może ja wezmę Karola. O, witam serdecznie, witam, że dobry. No to chodźmy, minimal. Dobre. Cztery! Wybierz mnie! Wera, mamy dwie drużyny i teraz uwaga. Ej, masakra, mamy dwie dziewczyny w teamie, czy jak będą jakieś challenge, to trzeba będzie robić jakieś wtrąbane rzeczy, to wiadomo, że my będziemy musieli zrobić. Dobra, Patek, ja potasuję. Ale ty powiesz, zrobisz, pozłocisz? Potas, złoto. Bo to Karol jest chemikiem, nie? A, dobra. Patek, od 1 do 6. 6. Proszę, nie pokazuj przeciwnikom. Od 1 do 6. 4. 4, czyli przedostatnie, czekaj, bo się pomieszały. Raz, 2, 3, 4. To ja poproszę pierwszą. Pierwsza. Trójeczkę proszę. Trójeczkę? No, drugie, dwa. Dwójeczka. Dwójeczka. Jedynka. I teraz tak, moi drodzy, te zadania, tutaj są challenge. I te challenge chowamy w kubłach, ale tak, żeby przeciwnicy nasi ich nie widzieli. W sensie nie widzieli, w którym kubu, w kuble one są. Dodatkowo, każdy tutaj z uczestników wszedł do puli 200. Ja wszedłem do każdej puli 4, w sensie do 1000, czyli u nas 4, a u nich 2. I te pieniążki będziemy chowali też w kubłach. I teraz wytłumaczę wam zasady gry. Bierzemy piłeczkę i na przykład, ja tutaj z drużyną Pateckiego zaczynamy jako pierwsi. Wy ustawiacie sobie w waszych kubłach i challenge, i hajs, gdzie chcecie. My nie wiemy, gdzie one są. No i teraz ja biorę. I rzucam piłko? Musi się odbić? Musi się bardzo razem. Ale pamiętajcie, że jeżeli. Ale no pamiętajcie, że jeżeli dacie całą kasę do jednego kubła i my to trafimy, to przegrywacie, nie? Tak, to przegrywacie. Więc trafimy na przykład w ten kubeł i wtedy my bierzemy sobie go i patrzymy, co w nim jest. Jak jest kasa, to się cieszymy, a jak są challenge, to je wykonujemy. Dobra. I na tym polega. Dobra, chodźcie, drużynka, narada. Challenge na pewno nie, chyba że. Nie, najbardziej łatwo trafić z challenge, chyba, nie? Gdzieś tu. Właśnie. Okay. A ten pierwszy? Nie? Nie, bo to ta pierwszego. Uwierz mi. No. Jak się na rozklamy? Ja bym na hajs. No jak to zachopię? Ile jest 1000? Daj tu 200. Nie. 1000, myślę. Ile skupia? Dajmy do jednego? Nie, ja myślę, że... Ten najtrudniejszego. Ten do najpierwszego, żeby się cieszyli stówkę, a potem tak, wiesz, pochować. Często jest do pierwszego trafić chyba. Ja bym dał do tych dwóch pierwszych, do tych patrz tutaj. Tak, challenge tam bym dał. A na przykład tutaj. I do środkowego też challenge. Co podglądasz, Mikse? Tutaj dajmy 200. Niech każdy sobie gdzieś da, nie? Mi się tak wydaje, że nie da się trafić. Damy im stówkę challenge? Nie. Dawaj, to jest tylko ten drugi challenge. No. Tutaj też. No. Taki to jest. Nie ma szans. Tutaj. Tutaj challenge. Masz 300. A to każdy, każdy musi mieć kuźle? Hej. Każdy musi mieć? Nie, musi po prostu rozdać. Chyba. Wszystkie. Cztery do kieszeni, po cztery na głowę. To pierwsze, to pierwsze. Nie skończy się. Nie, dawaj cztery do kieszeni, nie jest dobrze. Tutaj polecam też 200. Marta, daj gdzieś 200. Chodźcie, pusty, chcę rozdać. Albo, ej, daj tu gdzie. Tu gdzie jest challenge, że wygrają 100, ale wygrają to jest challenge, nie? Dobra, jest git. Dobra, a teraz mówię tak, jak wpadniemy na robaki, ja mogę wziąć na siebie paralizator. Ja mogę jeść robaki. Ja mogę wziąć paralizator na siebie. Nie, przegramy, no nie, no coś, wygramy. Ej, ale jak trafimy jakiś challenge, wy robicie, dziewczyny. Dobra, ja zrobię jakiś. O, no to ja czekam, żebyś tam trafiła. Jest challenge? Wiem, no. Jest jeden taki fajny, że jest robaka żywego. Nie, żadnego sobie. Ciekawe, czy rozplanowali to w ten sam sposób, co my, jeżeli chodzi o środek. Identycznie na pewno nie. Ja bym nie celował w środek generalnie. Musimy ustalić, kto pierwszy, jaka jest kolejność. Marta pierwsza.
No mogę. Najpierw dziewczyny, później my. Tak. My się nazywamy w wojownicy Orki Ninja. Okej, kamera się zepsuła, nie? Cię znaty. A może kurwa? Cię znaty. Kasztan. No dobra, no. Dobra, uwaga. Nasza nazwa drużyny to... Cię znaty. Odgapisz ode mnie. No, odgapiłem od trąby. I nic mi nie zrobi. Czyli? Dobra. Po polsku kasztany. Dobra, kapitanowie, proszę kamień, papier, nożyce. I oto kto zaczyna. Przegrałeś po piłkę. Ty, wygrałem. Ale wybierasz, kto zaczyna, bo jest to jest zawsze nas. My zaczniemy. Jak się kosze przesuną, to zostawiamy, jak się przesuną. A jak się przewróci? Tak, jak się przewróci, to go stawiamy. Piłka leży tutaj w twoich rękach. Wysoko, mocno, mocno, staj się, serio. Mega mocno wróć. Aj. Jesteście na to gotowi? Totalnie nie. Bo nie trafisz. Więc to nie ma znaczenia. Okej, mamy pieniądze wpadły. Dobra, okej, już jest git. To nie jest tak łatwe. Pamiętaj, nie możesz przekroczyć żółtej. Wydaje mi się wyraźnie, tak, lepiej, tak, do góry. Taka moja sugestia. Tak? No. Ja też będę skoro. Ja wolę chyba tak. Albo tak, ale to jeżeli tak, to mocno w dół, żeby się dwa razy nawet odbiło, nie? No dawaj, dawaj. To musisz daleko uciec. Kurczę, już prawie. No, mi się wydaje, że trzeba do góry, bo wtedy ona wpada tak do... Nie ma szans. No, ale jesteś kopie cienka, kluska. A, okej. Okay. Uwaga, pierwszy kosz. Po oczywiście trafię, co nim będzie. No. Nie. Dobra, trzeba jednak troszkę dalej niż mi się wydawało. W sumie jak chcę, byle byś trafił. Dobra, patec, wszystko w twoich rękach. Trafię ci, patec, dawaj. To jest ten rzut. Nie. Boże, jak ty rzucasz daleko, o nie. Uwaga, Michael. Będzie. To jest na razie takie wyczuwanie, my się musimy skupić, skoncentrować. Musimy my trafić pierwszy, bo wtedy masz przewagę psychiczną już, nie? Na przeciwnika. Dobrze, dobrze. To jest dobry rzut, to jest dobry rzut. Aj. Co? Już nie było. Nie. Zabrakło centymetrów. Nie no, chłopie, krzyku to ślepota ruska. Nie da rady. Nie mów mu tak, bo to go motywuje. Nie! Co? Co? Prawie ci się udało. Następnym razem będzie lepiej. Dawaj, Wera, teraz musisz elegancko to trafić. Dobra. Wiedzę w ciebie, dawaj. No. Kurde. Można powiedzieć, że gra zaczyna się od nowa. Jak trochę, to jest z jednej nóżki. Ej, nikomu nie idzie. Nie da się trafić, nie da się trafić. Druga runda zaraz się skończy. Dobra, tą rzucamy. Ja widzę po prawej stronie większe zagęszczenie koszy, więc tam dawaj, celuję. Dawaj, na. Kurczę! Ej! Dawaj, mikser. Musisz, obie, tak, musisz. Oj, tu chyba coś zeszło. Będzie! Nie! Zaczyna się zastanawiać, czy da się w ogóle trafić do środka. Nie no, da się, nigdy jeszcze nie trafił, tak nawet. To siedzi. No. Niestety. A może słońce? To jest tak, jak są te gry w parku rozrywki, że się wydaje takie proste, nie? Tak, ale że tak, zawsze tak, to jest jakiś taka materiał, że to zawsze się odbije. Płaci 10 zł, żeby zagrać i musisz trafić. No. O nie. Będzie. Dobrze, dobrze. Ej, nie. O, dobrze, Marta. Mamy to. Uwaga, czekaj, daj nam. Moi drodzy. Na środek. Hajdzi! Mamy stóweczkę, pięknie. Piona Marta, bardzo ładnie. Jest git. Dawaj, krzyku. O nie, na krzyku nie ma szans. No, rotacja zewnętrzna. Top spin poszedł. Kuba, wybór Marty był perfekcyjny. Oczywiście, że tak. Nie, co? Przewróciła mi się, dwóch się zakręciła. W dwóch, w jednym i w drugim. Ale ma jakąś inną taktykę. Prawie wygrałeś troszeczkę, ale nie tym razem. Oj, to może wejść, to może... Yeah! Oh no! Pytanie, co to będzie? No. Za niech sobie zabiorą. Dobra, idziemy po kubę. Bierz kubę, chłopie. No nie! Stóweczka. Jesteś wykwita. O Boże. Oh no. Yeah! Mamy tutaj kobie i Ryana. O nie! O, cieszy się buczelek, co nie? Jest, nieźle! Jakby to powiedział... Wow! Nice.
Ale dobra. No, tak w cele. O teraz możecie rzucać tylko, będąc u kogoś na barana. Chyba spoko. Ale ja będę rzucał. No i Patec, teraz pięknie zdobyłaś punkt. Nie ma szans. Dobra. Ej, to nie widać w ogóle tej odległości. To jest właśnie fantastyczne w tym, nie? Patrz, patrz. Dawaj, ale masz gorszy zamach. O nie. Ajajajaj. Na chillku. Czekajcie. Dobra. Magia jest taki, że nie odpuszczę. Nie? O nie! Tylko nie ten kosz! Tylko nie ten kosz! O no! Wiedziałem, wiedziałem, że nic nie ma. Ale to było dobre, to było Majka dobre, mega. Nie ukrywam, że był spalony tam, wyraźny, ale niech będzie. O, wiadomo, wiadomo. O! To może wejść. Ogólnie kolejność, jak widzicie na filmie, się czasem nie zgadza, bo dużo scen wycinamy. Wcale nie dlatego, że nie trafiamy, bo teraz ty to trafisz. Serio mówić. No i patrz. Yes! 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 O, o macie... nie, ale przypał, nie. Ale macie przerąbane. Ale przypał. O, no i to jest to. Co mamy? Uwaga! Pieniądze! Pieniądze! Super. Okej, ja teraz rzucam w środek, bo mi nie wychodzi rzucanie w boki. No i... No i dobrze! Yes. Kurczę, ale to jest środkowy, tam na 100% jest challenge, nie? Na ja 100%. Chcę wiedzieć, co tam jest, nie? Challenge, dobra, czekam. Dobra, czytaj. Uwaga, co mamy? No, no, no. Od teraz zamiast rzucać, musicie kopać. O Boże! O, widzimy się za 2 godziny. Rzucanie z barana jest łatwiejsze, ale bardziej męczące, a kopanie jest trudniejsze w trafieniu, ale jakby ten, nie? Ja zawsze mi wygląda, że na klawie to nie umiałam kopnąć piłki, tak piłka jak chciała i zawsze próbowałam kopnąć, ona leciała dalej. A najlepsze były dziewczyny, które zamiast na przykład kopać tak, nie boczkiem, to kopają tak z palcem. Ja tak robiłam! Patrzcie to, nasz wyszkolony zawodnik, najlepszy. Ej, dobra, to ej, jest... to jest dobry strzał! To był dobry strzał. Prawie. Albo, że jak trafisz, to się resetuje. A czy ktoś już trafił po tym? Nie. Nie. No to tak zróbmy. Czyli jak któraś drużyna trafi tym sposobem, to może już rzucać normalnie, nie? Staję z lewej nogi. A mnie głowa już boli. Chciałem to z lewej nogi, ja jestem leworęczna, może to jestem dość lewonożna. Yes! Chłopie! Nie musimy już teraz na barana. O kurde. No nie. O kurde. Szczerze, trochę przypał. Ej, 1000 zł tu jest. Następnym razem my będziemy podawali kosz i tak samo wy, bo można zobaczyć, nie? Ale nic tam nie było. Tromba. Tromba pewnie zobaczył te 9 stóp tutaj. Ej, ty co teraz rzucali normalnie? Tak, zresetowało wam się. O, git. Stop it. No, 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 no. Nie. Yeah. Nice. Podamy kosz. No co mam powiedzieć, no? 5 koszy, ale i tak macie 5 koszy, więc to oznacza, że wygrywacie. Słóweczka, panowie? Dobra, nie no, trzeba coś trafić. Co? Trzeba coś trafić. Dajcie kosz, dajcie kosz. Musisz sobie, tu jest challenge, musisz rzucić i stanąć na głowę. O, stóweczka! Jest, dobrze. Możliwe, że dali do wszystkich koszy po stóweczce. My mamy już 3. Jest, ja podkręcam. Yes! Ej, Karol! Nice. No, daje, dobrze. Tutaj akurat daje się 500 zł. Chyba. A nie, serio. O, skurczybyki. Ale mamy remis teraz, nie? Tak, jest, wyraz zremisowaliśmy. Jest okej. Okay. No to idź parę, jak chcesz. No nie, no muszę, no wiesz, o co chodzi. No. Ej, a kto ma klucze do Opelka? Tracimy zawodnika. Patrzcie na to. Tracimy zawodnika, ale to nic nie szkodzi. Patrz, musi do lekarza jechać. Kurde! Few hours later. Coraz dalej. Zaraz ten kosz będzie ostatni pod bramką tam, nie? Dobra, ja teraz rzucam. Tam jest najwięcej kasy. Kto teraz trafi przeciwnikowi kosz, może ustawić kubły przeciwnika. Jak chce. Tylko za czarną linią. No dobra. Czyli jak ktoś trafi, to ma dużą przewagę, bo może ustawić na przykład w linii prostej. Ops. No i dalej, kobita. Hops. Może wejść ten ostatni. Kurde, no co?
to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Dobrze, że nikt nie miał tak, że wpadło do środka i wyskoczyło. No. To byłoby dopiero najgorsze. Idealnie między wszystkimi, Krzychu. I hops! Czy doleci, czy... Ale ona tam... O! Jest! Dobrze! Dobrze, ustawiamy! Daj, niech da kosz, niech da kosz. No i uwaga, co tutaj Werka trafiła? O nie, challenge! O nie! Czytaj. Ej, a wiecie, co jest najgorsze? Jest jeden challenge, że dwie osoby zostają porażone prądem. I u nas są tylko trzy. I nie wiem, czy to nie jest ten, bo ja go pisałem, bo widzę, że... O nie! Oddajesz przeciwnikowi swojego zawodnika. Oddaliśmy poteca już. No ale dobra, możemy wylosować. Musimy wylosować. Daj mi papierka, wyrzucę. Tak? Okay. No. Dobra. Raz, dwa, trzy. Ja zostaję. No. No, raz, dwa, trzy. Jest! Dobra, Murciks, dobrze się grało. Byłaś dzielna, Murciks. A teraz Murcik ustaw. Marta, najlepszy zawodnik. Ale oni mają lepiej. W prostej? Będziemy wam tam podglądać. Ustawcie po prostu w linii prostej. Ale oni mają prościej, bo siedzą hajsem na wysoko. O tak, po kolei. W ogóle to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak kolejka idzie na zmianę. Mamy lepiej, Vera, bo jest nas dwójka, więc będziemy mogli sobie wyskillować bardziej. No tak, wiem. Ale Marta zna nasze taktyki, gdzie mamy pieniądze. I Marta jest dobra. Ej, ja wam podpowiem. Marta może wam powiedzieć, w których koszach mamy hajs. Nie. O co nam taki zawodnik? Nie pamięta? O to chodziło w tym, że bierzesz zawodnika i on ci może podpowiedzieć. Ja pamiętam każdy kolor. Czekaj. Dobra. A tam nie zostawiałaś tam bluzy czy coś? W tym wrogu są chyba dwie stówy. Dobra, nie jest challenge. To gdzie są challenge, to będzie... Nie mam pojęcia. I tak nie trafimy tam, gdzie chcemy. No to właśnie. Tak jakbyśmy celowali w ogóle do jakiegoś kosza. No właśnie, my celujemy do którego. Wiemy, nie? Dobrze. Dawać kosza. Tu będą pieniążki, czuję to. I kasiorkę. Aj, mamy stówę, kobita. Tak? Mamy to, no. Kolejny kosz. Kosze nam zostały. No, 400 już tu mamy. A im 5. No. No tam. Nie, coraz lepiej nam idzie, no. O! No pięknie, proszę Państwa. Uwaga, w tym koszu macie tyle. Wow, panie! Dwie bomby. Cztery obok siebie w kółku takie. W kwadracie, no. No i... Ale na środeczku. Ja bym dał jeden na środku, dwa obok i z tyłu jeden. Wiesz, taki obrócony kwadrat. A, w sensie deltoid? Tak. Okej. Okay. Deltoid proszę ułożyć. Prosimy. No tak, czekaj, kurwa tu. Tak. Pięknie. Ale przegrywamy w hajsie, kobita. Ale dzielimy się na dwójkę. No. Znaczy w sumie na trójkę jeszcze spadnie. Będzie. Dobrze. No i powiem tak. Przerąbane masz, bo robisz challenge, nie? Nie ma problemu. Jaki challenge? Oj, kurczę. Oddaj zawodnika. Oj, kurczę. Musisz zrobić 100 pompek. Musicie zrobić 100 pompek. Na chilku, ja zrobię 2, to jest 98. No jasne! Dobra, licz sobie. Ale razem? W sensie łącznie. Łącznie. Czy... No ja sobie myślałem, no nie wiadomo mnie rzucać. Łapę, no tak będę część, będę tutaj tak. Ty głowę ręce. Ile masz? 20, ja sobie zrobię przerwę. Ja mam 13, wystarczy? 20 zrobiłem się, zmniejszę. Dobra, zrobię jeszcze 7. Ja mnie tak uczyła, że tutaj też nie wiem. Mi ręce wypadają łączne. Ile masz? Drugie 20. Tak? 40. A ty? No 20. Mogę zrobić jeszcze 10, czyli ty 30, ja 10. Kłon. Dasz radę. Jest jeszcze w dwójkę najgorzej. Dawaj. Jak nie dasz rady, to oddajecie nam całe siano. Sami liczą. Strata zawodnika, tutaj ta strata zawodnika jednak była dobra. Mam 70. A ty? 40. Czyli zrobiliśmy już ponad. No nogi widzę. Już! 40 zrobiłaś? No, bo dlatego nie mam, bo wieczorem mówisz po 10. Mamy 110. No, mamy 100, bo ja pewnie zrobiłam jakieś makiery. No mamy 100. Dobra, no dawajcie. Ale bolą łapki. Coś czuję, że będzie challenging mixer. No, na 100%.
No i hop do challenge'u pięknie. Albo nic. Prosto, mor. Prosto, prościutko. Stoisz tutaj, rzucasz prosto, trafiasz, mówisz elo. Dawaj, kurwa. I to jest ten rzut, to jest ten rzut. Ale było minimalnie. Serio, szacun dla wszystkich osób, którzy robią pompki. Jezus, łapki jest tak ciężko wyrobić. Ale bolą łapki, no teraz przekazuj całą. Ten trener właśnie miał być po to. Będzie dużo trudniej teraz. I hops, chyba nie doleci. Chociaż może... Może ta ostatni rzut? Co? Pięknie! Dawać sianeczko! To ja wam może wysypię. Dawać floteczkę. To ja wam może wysypię. Albo nad głową ci wysypię. Oooo! Czystołeczki! Dawaj kosz, chłopie, dawaj kosz! Ej, koleż... Ej, dobra, tak jest git. Serio? Teraz wylosowaliśmy trzy stołeczki, czyli każdego po stołeczkę. Patek, jaj, ty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zostały trzy stuły w ostatnim koszu. O, dobra, Krzywo, dawać, kurna, skupić się. Jeśli chodzi o kasę, to obie drużyny wygrały na razie tyle samo. No, my mamy jeszcze parę challenge, ale i tak jest w porządku. No, nie. O, to może być to. Ona może być na początku, ona może wpaść. Wpadła. Ale po tych pompeczkach cieplej, co? No, widać właśnie. Mojka, bo się mówimy, że cały czas mówiłam, że mówimy, teraz jest mi cieplej. Co? Dobrze. Jakich skill! Gratulacje! Gratulacje! Cześć. Świetny challenge dla was. Czy to jest, moi kochani, leżenie prądem? Ja trafiłem. Nie, do końca waszego następnego rzutu nie możecie zmienić pozycji. Czyli tak stoicie tak jak teraz, ale teoretycznie nie możecie, bo jesteście za tym, więc nie wiem co teraz. No to my możemy tam iść, chodzić i nagle powiesz stop. Dobra. Ale to ten. Nie rzucacie? No ale musimy piłę. Stop! Pamiętaj, Magnie, nie możesz się obrócić, nie? Czemu? Znaczy możesz, chciałbym się obrócić. Po prostu raczej. No i teraz już możecie chodzić, nie? No ale zostały tylko trzy kosze w grze. Jeden u przeciwników, dwa u nas. Także to już jest, słuchajcie, ostatnia prosta. Aj. Ja już nie mam siły. Już zostaje grę, wiesz. Co? Co będzie co? O nie. Nie. Ja! Ale to by było piękne! O no! Jeszcze do tyłu, nie? Co? Najlepszy w rozrachunku? Nie! Jest! Miał rację! Ładnie! Bardzo ładnie! Gratulacje, kosz jest wasz! I teraz mamy porówno! Challenge! I teraz nie wiadomo, kto wygra, tak naprawdę. Dwie osoby zostają rażone prądem. O! To kto? Nie, ja mogę, ja jeszcze nie byłem rażony nigdy prądem. Teraz sobie losują. Ja mogę na chętnego iść. Ja teraz sobie losują. Ja mogę też iść, jak nie chcecie. Ale losowanie było bardziej fair, Michael. Dobra, jest git. Wow. No, dawaj, Michael. Masz to? Nie, nie zabijam. Ja cię wystrzeliłem. No to macie kontuzjowanych dwóch zawodników. Nie ma już challenge. Zostało u nas 9 stów i to ile u was jest? Nie wiem ile tam macie w kuble. 9 stów. O! To sporo jeszcze do wygrania. Jezu! Dobra, trickshoty robimy. O! Kurczę, widzimy jak to wpada. To jest takie... Bicie serca, jak już tak leci tu blisko. Możemy tak zacząć teraz. Nie, no to dawaj, teraz kolejkę po pięć. Po pięć. Tak, to no tak, ta chwilę ktoś wstaje, biega do piłka, tak. Stój w tym miejscu. Kobita, 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 kobita. Yeah! Dawaj, mixer. Próbuję inną taktykę teraz. Ale zeszła! Zeszła, schodzi. Zeszła, no schodzi, chłopie. Poszukana jest. Trafię. Tak, trafia za 2 godziny. Trafię, zimę. Prawie! O nie, bo blisko. No dzięki. Kurde, tak ładnie mi chciała. Michael Jordan przy piłce. Michael Jordan. I
macie się, Michael Jordan trafia, bo tylko Michael Jordan. Kibice staleją, trybuny się palą! Kobiety bleją, Michael Jordan! No ostatni nic, kubel. Wygrywacie! O Jezu! Aaaa! Aha. O, co? Wziął do ręki. No, powiem. Żartuję, macie. No, na zero. A ile u was było? Ile u was było? Żartuję, macie drugą. Nie no, jeszcze trzecią. No i to zostaje na waszym koncie. Także okazujecie się drużyną zwycięską, więc to, że mieliście zawodnika dodatkowego, okazało się dobre chyba. Wyszliśmy na zero, jakbyśmy mieli zawodnika, to byśmy mieli na plus. Nie wyszliśmy tak źle, ale to jednak drużyna wygrana jest. Także słuchajcie, jak chcecie więcej odcinków z tej hali, bo ona jest prześwietna i można tu robić mnóstwo rzeczy, to piszcie też w komentarzach oczywiście, co byśmy mogli tu zrobić. I dziękujemy za odcinek, subskrybujcie kanał, czerwony przycisk na moim paluchu, albo na pince. Oj, patrzcie to. Olimpiada ekipy. Dobra, teraz zrobimy powtórkę i jeszcze raz tak. I patrzcie to. No dobra. Widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie. Siemanko.